i wicepremier Gliński sypie pieniędzmi, nie swoimi, nie ma do tego prawa, a przynajmniej formalnie jakieś tam ma, ale moralnego prawa do tego nie ma, żeby tych ludzi utrzymywać. A gdyby tak ona chciała sobie te sztuki wystawiać, to przecież wolność jest, może wystawiać, ale pod jednym warunkiem. Niech sobie wynajmie salę teatralną, niech opłaci z pieniędzy własnych aktorów, niech wprowadzi bilety po 500 zł, jak chce dużo zarobić. Jak ludzie przyjdą, będą płacić, to proszę bardzo, tak jest w Ameryce. Chcesz mieć teatr? Możesz mieć, ale od państwa nie dostaniesz grosza. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Dzień dobry Państwu. Proszę wyłączyć telefony, przez chwilę się skupić. Postaram się, żeby to nie było długo, bo tam tyle atrakcji czeka, że ja tu jestem tylko dodatkiem. I mam tu jeszcze taką prośbę, ponieważ jestem już drugi raz pod rząd, żeby Państwu to nie weszło w krew, że tu zawsze będę. Ale będę. To jest specjalna okoliczność. To są sprawy polskiego kościoła. To jest sprawa biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego, sprawa miejscowych księży, martyrologii. Ale też to wszystko, co się wokół nas dzieje na bieżąco, na teraz. Żyjemy w okresie potwornego zamętu pojęć. Sprowadzamy wszystko do absurdu, dlatego że młodzi ludzie są wychowywani na przykładzie wojny, na podstawie memów internetowych, żartów, dowcipów. Oni myślą, że to jest tak w rzeczywistości, naprawdę na froncie. To tak nie jest, ale ten chaos informatyczny czy chaos pojęciowy to nie jest rzecz nowa. To już było od bardzo dawna. Jeden z współtwórców polskiej idei narodowej, nowoczesnej idei narodowej, Jan Ludwik Popławski, ponad 100 lat temu zauważył, byle jaki powód, fakt drobny, niesprawdzona plotka, artykuł dziennikarski wystarczają do podniecenia rozstrojonych nerwów, budzą zainteresowanie powszechne, wywołują polemiki. Na takiej podstawie powstają plany na przyszłość, wyrastają nadzieje, rozkwitają złudzenia. Nieprzejednani pesymiści od razu stają się optymistami, ale również błahy fakt lub pogłoska działają nieraz przygnębiająco na tych naszych ludzi, tych samych, i ten stan chorobliwy, ta histeria polityczna trwa już od lat. Z tym mamy do czynienia. Dzisiaj ludzie szukają informacji, a dostają oceny. Szukają wiedzy, a mają tytuły internetowe. I na tej podstawie wydaje mi się, że wszystko wiedzą. Jeśli ktoś myśli trochę inaczej, ma inne zdanie, do czego ma jak najbardziej prawo, jest to święte prawo każdego człowieka, to jest od razu wyzwisko, to jest od razu epitet. Co? Nie jesteś w stadzie? Nie myślisz tak jak my? Nie jesteś taki sam? To ty jesteś ruskim trolem? To ty jesteś putinowiec? Albo w drugą stronę. I tymi wyzwiskami chcemy przykryć to, co jest najbardziej istotne. Prawdę. A mamy obowiązek prawdy szukać, nie sugerować się tym, co nam się podaje jako gotowe. Trzeba się liczyć z tym, że za to spotka się z określoną reakcją. Chciałbym tu Państwu pokazać tylko dwa przykłady. Ja tego typu działalność, jak tu, prowadzę już od końca lat 70. W latach 80. to był stan wojenny, lata po stanie wojennym, w mieszkaniach prywatnych, po kościołach. Co ja wtedy wiedziałem, ale starałem się dzielić tym, co już wiedziałem, żeby inni też wiedzieli. I to trwało od kilkudziesięciu lat, ale coraz częściej się spotykam, że jak nie myślę tak jak my, on tak nie myśli, to na pewno jest agent Putina. Ale ja mam gorsze epitety na sumieniu. Proszę bardzo, partia Razem, czyli w mieście po rosyjsku, to jest partia neokomunistyczna, jej przywódcy tak jak Zandberg, biega z Marksem na koszulce, na piersi, wcale się tego nie wstydzą. Oni uważają, że są postępowi. Kilka lat temu byłem w Kielcach na spotkaniu i tam spotkały mnie plakaty. Seanse nienawiści. Leszek Żebrowski. Ekscentryczny, muszę to przeczytać, żeby się nie pomylić. Ekscentryczny Leszek Żebrowski, historyk, amator i żydożerca.
Czy może być gorszy epitet? Tu tyle dobrego jedzenia, dobre picie, wspaniałe towarzystwo. A ja chodzę i pożeram Żydów. A jak ktoś to uwierzy, jak ktoś pomyśli, że to prawda i pomyśli sobie tak, a jak mam dwie krople krwi żydowskiej, to on mnie zje. Do takich absurdów możemy to sprowadzić. Ale jest też druga strona. W internecie krążą takie opowieści o mnie, że ja jestem zajadłym komuchożercą. Czyli jem nie tylko Żydów, ale jem komunistów. A gdyby dało się ich pogodzić, to bym żarł Żydokomunę, tak jak przed wojną mówiono. Dlatego trzeba się strzec. Nie wolno tym emocjom ulegać, nie wolno się temu poddawać. Trzeba robić swoje. Uczmy się sami po to, żeby uczyć innych. Uczmy się razem. Razem jest raźniej. Ja się swojej przeszłości rodzinnej nie wstydzę. Gdy zapytamy wielu z obecnych polityków, działaczy różnego stopnia, różnego szczebla, to się okazuje, urodzili się, a później znaleźli się w polskim parlamencie. I nic więcej o nich nie wiemy. Kto z Państwa jest w stanie przytoczyć w dwóch, trzech akapitach życiorys towarzysza Aleksandra Kwaśniewskiego? Jesteście w stanie? Nie. Urodził się, był ministrem PRL-owskim, a później był dwie kadencje prezydentem. Skąd się wziął? Z Księżyca. Jeśli po tylu latach nie mamy jego biografii, nic o nim nie wiemy, o jego związkach rodzinnych i innych, to tak naprawdę jesteśmy pozbawieni wiedzy. Trzeba jej szukać. No ale jak? On się urodził podobno, jego rodzina pochodzi podobno z Wilna. A tam była bardzo silna mniejszość żydowska, 30-paroprocentowa, więc jeśli on coś ukrywa, to znaczy, że coś jest na rzeczy, bo jakby nie ukrywał, jakby nie musiał, to byśmy to wszystko wiedzieli. Dlatego mówię, ja się swojej przeszłości rodzinnej nie wstydzę. Co więcej, mam nie tylko prawo, ale obowiązek się nią szczycić. Dlaczego? Dlatego, że w rodzinie może być różnie. Możemy mieć przodków, których możemy z siebie wypierać. Możemy mówić, że niestety w tym pokoleniu się nie sprawdziliśmy, ale to nie jest powód do wstydu dla nas, bo my za przeszłość, za swoich przodków nie odpowiadamy. Ale jeśli się z nimi identyfikujemy, jeśli bronimy tego, co oni robili, to jesteśmy tacy sami jak oni. I potomkowie ubeków dzisiaj mówią, żeby nie grzebać w życiorysach. Oni w naszych grzebać chcą, ale w ich życiorysach grzebać nie wolno. W ich życiorysach grzebać trzeba. I mówiąc o swojej rodzinie, chciałbym tu tylko pobieżnie przytoczyć takie dane elementarne dla mnie, bo ja w tej atmosferze od dziecka wyrastałem. Dwóch rodzonych braci mojej babci, matki mojego ojca, zostało zamordowanych przez Czeka, przez sowieckie władze bezpieczeństwa w Kijowie w 1920 roku. Oni pozostali poza frontem, jako oficerowie polskiego wywiadu. Zostali u niej ujęci, zostali zamordowani. Ojciec mojego ojca, czyli dziadek, on był w armii rosyjskiej, wzięty z branki tak zwanej przez wiele lat. Później zdołał uciec z frontu rosyjsko-japońskiego przez Japonię, przez Stany Zjednoczone, przez całą Europę. Dotarł do kraju po wielu latach, gdy już wszyscy myśleli, że on nie żyje. Został pochowany. I w 20 roku, już gdy nie podlegał poborowi, z przekazów rodzinnych wiem, że wziął szablę rodową na oklep na koniu, żeby nie siodłać, bo babcia go trzymała za nogi, nie pozwalała mu i uciekł na front. Miał małe dzieci. To był przymus moralny. On tego robić nie musiał. On to zrobić chciał. Drugi mój dziadek ze strony mamy był w 3. Dywizji Strzelców Polskich w składzie 1. Korpusu Polskiego na wschodzie, w dywizji generała Wacława Iwaszkiewicza Rudoszańskiego, później w dywizji litewsko-białoruskiej. Walczył między innymi z Ukraińcami w 18-19 roku o polski Lwów. Jego córka, moja mama, była sanitariuszką Armii Krajowej w Warszawie. Na szczęście, gdy powstanie wybuchło, znalazła się poza obrębem powstania, niedaleko od tej rzezi, która się odbyła na Woli, ale być może dzięki temu ja jestem, dzięki temu przeżyłem. Z rodziny mojego ojca kilkadziesiąt osób pojechało na Syberię. I to nie było tak jak w podręcznikach na początku lat 90., gdy Sojusz Lewicy Demokratycznej wrócił do władzy pod nową nazwą, czyli wróciła ta straszna stalinowska komuna. Ukazały się podręczniki szkolne, w których było wyjaśnienie, że Polacy w 1940-1941 roku jechali na Syberię szukać lepszej pracy.
Jak mówię to dzisiaj ludziom, to w to nie wierzą, że to było niemożliwe. Tak, takie właśnie miały być podręczniki już po zmianach po roku 1989. Takie były. I tak po kolei, gdy wgłębiam się w historię swojej rodziny, to ja wiem, dlaczego taki jestem. I wiem, dlaczego się nie muszę za nich wstydzić. Ja jestem z tego dumny. Dlaczego? Bo to są wartości, które są trwałe. I tymi wartościami my mamy obowiązek żyć. Ale jak się rozglądamy naokoło, co jest wokół nas, to się okazuje, że nie wszystko jest takie, jakie byśmy chcieli. I nie wszystko jest takie, jak my rozumiemy ten świat. W tym roku w miejscowości Gajrowskie, w lutym zawsze są uroczystości ku czci ofiar z 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Tam zginęło kilkunastu młodych chłopaków. Zginęli też ich dowódcy. Uroczyste obchody odbywane od kilku lat nie były niczym zakłócane. Był apel poległych, był wymieniany kapitan Romuald Reis Burę. Tam jest jego symboliczny nagrobek, bo on nie ma miejsca. Nie wiadomo, gdzie go komuna ukryła, pogrzebała, schowała. Być może go nigdy nie znajdziemy. Ale zawsze w apelu poległych, czytanym przez wojsko, on był wymieniany. I do czego doszło w tym roku? Dobra zmiana, pozytywna. Wszyscy się cieszymy, że nie rządzą ci jeszcze gorsi. I w tym roku z tego wojskowego apelu poległych kapitan Romuald Reis zniknął. Nie ma imienia, nazwiska, stopnia i pseudonimu. Jest tylko dowódca 3 Brygady. Dlaczego? Bo jest to politycznie niepoprawne. Mamy się wstydzić swoich bohaterów? Czy to jest w ogóle dopuszczalne, żeby w apelu poległych był ktoś, kto jest nikim, bo to jest funkcja, a nie osoba? Żeby na to wszystko się zgadzać i uważać, że tak być powinno? Nie. A to od nas zależy, od naszych reakcji. Gdy syn kapitana Burego zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej o wyjaśnienie, zresztą człowiek na wysokim poziomie, bardzo wysokim, etycznym, moralnym, prosił tylko o wyjaśnienie. Złożył pismo. Jaką dostał odpowiedź? Do tej pory żadną. Po prostu tak ma być i już. A my uszy po sobie i mamy słuchać. Jeśli instytucje państwowe dopuszczają do tego, że jesteśmy obrażani, że nasze wartości są wdeptywane w ziemię, to znaczy, że nie wszystko jest tak, jak być powinno, a nawet gorzej, nie jest tak. Nie jest tak za naszym przyzwoleniem, bo zło wchodzi tam, gdzie nie ma odporu, gdzie nie ma odpowiedniej reakcji. Stanowisko prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To jest listopad ubiegłego roku, niespełna rok temu. Człowiek już wiekowy zwrócił się o wyjaśnienia, o możliwość zbadania losu swoich rodziców. Zostali zamordowani przez Niemców i on poszukuje wszelkich śladów na ten temat. Chce zejść z tego świata, zrobić to dla swoich rodziców przynajmniej tyle, ile może. Zwrócił się do komisji, komisja wszczęła śledztwo, poczyniła jakieś ustalenia i w końcu mu odpisali, że to była zbrodnia nazistowska. On się oburzył i mówi, jak to? Przecież ich zabili nie naziści, tylko Niemcy. Nazista to był członek partii. Nie każdy Niemiec był nazistą. Każdy nazista był Niemcem. Nie było innej możliwości. I prokurator mu odpowiada, że on nie ma racji. Że gdy on napisał, że pracownicy oddziałowej komisji krzewią propagandę pułkownika Geylena zmierzającą do zrzucenia z Niemiec odpowiedzialności za zbrodnie, prokurator odpowiada mu tak. Informuję, że prokurator używa w swoich decyzjach procesowych sformułowań prawnych, a te stanowią o zbrodniach nazistowskich. Nadto wskazuję, że określenie zbrodnie niemieckie w odniesieniu do tych zbrodni jest niezgodne z faktami historycznymi, bowiem odnosi się do narodowości sprawców, tymi zaś w równym stopniu byli Austriacy oraz osoby innych narodowości, które zdecydowały się na współpracę z III Rzeszą Niemiecką. Jeśli współpracowało 2 czy 3 Polaków, 3 Tatarów krymskich, 2 Gruzinów, ktoś tam jeszcze, to wszyscy są równi. Wszyscy są schowani w worku nazistowskim. Niemców w tym nie ma.
Różnicowanie sprawców, pisze prokurator, ze względu na ich narodowość nie wydaje się dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. To jest niedopuszczalne, żeby w państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, unikać nazywania sprawców po imieniu. Jeśli mnie napadnie jakiś bandzior czy kogoś, kogo znam, dowiem się jakiejś zbrodni popełnionej przez łobuza, przez notorycznego sadystę, to się okaże, że też nie możemy go nazwać zwyrodnialcem, zboczeńcem, mordercą, tylko on jest normalny inaczej. I to wtedy będzie sformułowanie odpowiednie do takiego stanu rzeczy, jaki nam się chce narzucić. I podobne zjawisko w drugą stronę. Kult Stepana Bandery w Polsce, coraz bardziej powszechny, coraz bardziej oczywisty. Z kręgu władzy dochodzą sygnały, że Polacy muszą się z tym pogodzić i muszą przyjąć za coś, co jest oczywiste, że dla nich to jest bohater. W związku z tym nie możemy tego w imię przyjaźni kwestionować. I znowu, gdy się ludzie zwrócili o ściganie sprawców, którzy krzewią kult Stepana Bandery na ziemiach polskich, prokurator, który zajmuje się tymi sprawami, odpowiada. Odpowiedzialność za pochwalanie przestępstwa czy zbrodni musi zależeć od zaakcentowania konkretnych przedsięwzięć Stepana Bandery, którym należy się aprobata, gdyż poza aktywnością terrorystyczną zajmował się on w tamtym okresie również pracą organizacyjną, działalnością społeczną, w tym sportową. No to Adolf Hitler malował obrazki, kochał zwierzątka, prawdopodobnie też lubił sport, bo nic nie wiemy, że nie lubił, więc nie możemy patrzeć na niego jako na osobę, która jest synonimem ludobójstwa, największego ludobójstwa w dziejach, tylko to jest normalna postać, która ma przecież inne rzeczy na sumieniu i dokonania, które są jak najbardziej pozytywne, więc nie możemy go ścigać. Czyli gdzie my jesteśmy? W jaką stronę idziemy? To są instytucje państwa polskiego tu i teraz, nie lat temu 50, nie lat temu 70, nawet nie lat temu kilka, tylko właśnie w tej chwili. Zgadzanie się na coś takiego to jest moralne przestępstwo, bo my nie akceptujemy tego, ale nie przeciwstawiając się temu, dajemy wyraz, że tak naprawdę milcząco popieramy. Tego robić nie wolno, ale my to robimy. Dlaczego? Bo jesteśmy bierni. A skoro jesteśmy bierni, to to zło włazi także w nas. Coraz więcej mówi się o konieczności syntezy, że skoro jest wojna na naszej wschodniej granicy, poza naszą wschodnią obecną granicą, to najlepszym wyjściem sytuacji będzie Unia Polsko-Ukraińska. Stworzymy jedno państwo, jeden rząd, jeden naród, ciekawe w jaki sposób, i już będzie dobrze na wsiegda. Czy to jest w ogóle możliwe? Twórca nauki o cywilizacji, profesor Felix Koneczny, zauważył, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeśli my jesteśmy w cywilizacji łacińskiej od ponad 1000 lat, z niej wyrastamy i wszystkie pojęcia, nawet jeśli tego nie aprobujemy, i tak tego dotyczą, to mamy ten podkład jednoznaczny. Tam jest cywilizacja turańska, tam się człowiek nie liczy. Jest zupełnie inne podejście do tego, co my rozumiemy przez prawa człowieka i inne wartości. Felix Koneczny pisał tak. Geograficznie nie przestaniemy być pomiędzy wschodem a zachodem, ale cywilizacyjnie nie musimy wcale być między wschodem a zachodem, lecz możemy przechylić szalę stanowczo na rzecz zachodu. Nie dajmy uwodzić się syrenim głosom, nawołującym nas znów do jakiejś syntezy zachodu i wschodu na ziemiach Polski. On to pisał ponad 100 lat temu. Bo przy tym możemy się znów zorientalizować, a to znaczy pozbawić się wszelkich sił duchowych i fizycznych, jak o tym uczy doświadczenie czasów saskich. W dążeniu do syntezy cywilizacyjnej zachodnio-wschodniej kryje się dla Polski nicość kulturalna i nicość polityczna. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Która z cywilizacji musi być panująca, bo inaczej upadek niezawodny. A w tą stronę jesteśmy pchani, że się poklepiemy po barach, powiemy, no tam Bandera, to tam Bandera, no łupa to łupa, Wołyń. Jeśli naczelnik państwa potrafił publicznie powiedzieć w tym roku,
do kamery i to jest nagrane, że o Wołyniu mamy zapomnieć, to znaczy, że rugujemy ze swojej pamięci najgorszą zbrodnię z możliwych. Nie ludobójstwo. Ludobójstwo na świecie istnieje, odkąd istnieje ludzkość. Ludzie są także z natury tacy, że postępują w ten sposób. Ale ludobójstwo straszne, ludobójstwo, które prowadziło do tak nie tylko zbrodni, ale tak zwyrodniałych zbrodni, nie może być zapomniane. Są jeszcze rodziny, są świadkowie tamtych wydarzeń. I nagle w imię nie wiadomo czegoś mamy zapomnieć, po prostu to z siebie zrzucić. Musimy pamiętać o wszystkich innych, ale o sobie absolutnie nie. A dlaczego mamy o tym nie pamiętać? Jakim prawem możemy wydrzeć ze swojej tożsamości, ze swojej historii coś, co jest naszą integralną częścią? Mamy rzeczy chwalebne w historii, ale mamy też straszne. Straszne jest ludobójstwo popełnione na Polakach. Przede wszystkim na kobietach i dzieciach. Dlatego, że mężczyźni byli zabrani na roboty przymusowe, część poszła do partyzantki, część zdążyła uciec, ale te biedne kobiety z dziećmi, a to były rodziny na fotografiach, które się zachowały, bardzo liczne, po kilkanaścioro dzieci w jednym gospodarstwie. Zarąbani siekierami, nadziewani na widły i to małe dzieci. W jednej polskiej miejscowości, w Hucie Pieniackiej, 24 lutego 1944 roku zginęło dwa, może trzy razy więcej dzieci niż obecnie podczas 8 miesięcy wojny na Ukrainie. To jest coś, co powinno robić wrażenie. Ale tylko wtedy, jeśli będziemy to znali, jeśli będziemy o tym wiedzieć. Jak się nie uczymy, tej wiedzy nie szukamy, to nam można wmówić wszystko, że Katyń nieważny, bo ważna jest Bucza. Nasze ofiary nieważne, możemy je poświęcić, bo są jakieś interesy. W sprawach moralnych nie ma interesu i nie może być. Nie możemy pozwolić na to, żeby interesy wzięły górę nad wartościami, bo to nie jest handel. Tego się nie da sprzedać, tego się nie da kupić. A nad tym wszystkim wisi olbrzymia różnica cywilizacyjna, jaka ma miejsce w Polsce, która determinuje nasze zachowania i kierunek rozwoju albo cofania się naszego państwa. Co to takiego? Znowu posługuję się naszym najwybitniejszym historiozofem, historykiem, profesorem Feliksem Konecznym. On odkrył, można powiedzieć, znegliżował, pokazał zjawisko, które sobie trzeba uzmysłowić. Na przełomie wieku XIX i XX począł się pojawiać w Polsce typ nowy. Polaka o gorącym sercu polskim, gotowego do wszelkich ofiar, nawet do męczeństwa za Polskę, ale mającego mózg zrusyfikowany. W literaturze polskiej wskazać można na bardzo głośne nazwiska autorów, którzy nie tylko przejęli fakturę literacką od Rosjan, ale szerzyli rosyjskie nastroje, a nawet wprost rosyjskie pojęcia o życiu prywatnym i publicznym. Nienawidząc Rosji z całej duszy, nasiąkli rosyjską metodą myślenia i starali się ją stosować dla dobra sprawy polskiej. Zwłaszcza socjaliści polscy lubowali się w rosyjskich metodach. Oni, najwięksi wrogowie caratu, nieubłagani w walce z Rosją oficjalną, rusyfikowali mózgi polskie bardziej niż całe czynownictwo. Nihilizm rosyjski odbił się fatalnie na całej lewicy polskiej, a pojęcia państwowe opozycja ta brała żywcem od caratu. Chodziło im tylko o zmianę osób rządzących, o zmianę osób prześladowanych, ale nie o zmianę systemu rządów. Terror, przemoc stanowiły w ich oczach również jedyne środki rządzenia. Przez rewolucję nie rozumieli nic innego, jak tylko odwrócenie kierunku i pola działania terroru despotycznego. Żaden rewolucjonista rosyjski nie pomyślał ni sekundy o praworządności, bo nie miał sobie tego pojęcia. Nie wiedział, co to jest. I teraz rozejrzyjmy się naokoło. Jakie pojęcia są szerzone? Co jest nam wpajane jako wartość? A w których sytuacjach stajemy się wrogami rzekomo własnego państwa? To daje do myślenia, ale daje też powód do tego, żeby zacząć działać, żeby się na to nie zgadzać. Do żadnej syntezy wschodu z zachodem nie może dojść, bo z tego powstaje tylko i wyłącznie
mieszanka cywilizacyjna. I w warunkach, kiedy jedna cywilizacja góruje nad drugą, ale zmiesza się z tą drugą, niższą, to zawsze będzie niższość górą. To ci źli pociągną nas w dół, a nie my wyciągniemy tych złych do góry. Na to przyzwolenia być nie powinno. I to nie tylko przyzwolenia, dlatego że to panuje zewsząd, nas otacza, panuje nad nami praktycznie już w każdej sferze naszego życia politycznego. Masz inne zdanie, to ty jesteś ruska onuca. Nie wyłączasz prądu, jak wychodzisz z domu, to ty jesteś agent Putina. To mówił minister tego rządu, tu i teraz. To znaczy co, mam wyłączyć wszystko, bo w ten sposób wygram wojnę z Putinem, a jak włączę, nie daj Boże, nie jedną żarówkę, tylko dwie, to ja popieram Putina. Do jakiego upodlenia myśli ludzkiej doszło w mózgach tych osób? Do czego to wszystko może i ma prowadzić? I w związku z tym, gdy mówimy o naszej niepodległości, że inni za nas walczą, inni nas bronią, to musimy pamiętać o tym obłudnym fałszu, który tego także dotyczy. Jeśli wojna się toczy tam, my pomagamy w tej chwili Ukrainie, nic w zamian nie żądając, wyrzekając się pamięci o ludobójstwie, o naszych ofiarach, to jest dla nas bezpieczne, bo nie mamy wspólnej granicy. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście tak jest? Nie, jest zupełnie inaczej. Ale to trzeba wiedzieć i trzeba o tym głośno i wyraźnie mówić. Nasza granica, proszę bardzo. Granica obecnej Polski z obecną Białorusią, czyli tak jakby wewnętrzna granica pierwszej Rzeczpospolitej. Ona jest, istnieje. To jest 418 kilometrów. Białoruś jest członkiem Zbiru. Zbir to jest związek Białorusi i Rosji jako twór państwowy. Od strony formalno-prawnej, w myśl tego talmudycznego prawa międzynarodowego, to jest jeden organizm państwowy. Rosja może uderzać na Ukrainę z Białorusi, bo to jest fragment ich państwa. To jest uznane międzynarodowo. Polska granica z Kaliningradem 230 kilometrów. Łącznie to jest 650 kilometrów granicy z Rosją. A z Ukrainą mamy zaledwie 418 kilometrów, czyli ponad 150 kilometrów więcej mamy granicy z obecną Rosją niż z Ukrainą. To co to za obrona gdzieś tam daleko, jak oni są wokół nas? Od północy z Kaliningradu do Warszawy to jest 380 kilometrów. Z granicy rosyjsko-ukraińskiej, tam na wschodzie, to jest ponad 1300 kilometrów. Stąd mają bliżej, więc to jest argument całkowicie nietrafiony, niepasujący. Ale ludzie w to wierzą. Aha, jak tam się toczy wojna, to ja się muszę wyzbyć wszystkiego. Tradycji, przeszłości, historii, martyrologii, bo trzeba im zrobić dobrze. To co to za efektywna współpraca, jeśli my siebie dajemy wszystko, mówi się już o kosztach, które mają sięgnąć 100 miliardów złotych w skali roku, w zamian nie dostając zupełnie nic. My się nie domagamy od nich nie wiadomo jakich rzeczy. Przyznanie się do winy jest czymś oczywistym, bo ta wina jest twierdzona. Tu nie jest nic do odkrycia, do szukania, do sprawdzenia. To wiemy, tak było. Sprawcy są ustaleni. Też pokazujemy ich cały czas i nie ma z tym żadnego problemu. Chodzi tylko o jedno, żeby oni ze swojej strony powiedzieli, nie mamy pretensji terytorialnych wobec Polski, ale wtedy się trzeba wyrzec map. Map, które są drukowane przez instytucje ukraińskie, które pokazują Ukrainę pod Białystok, Warszawę, Radą i Kraków. To jest niestety fakt obecny. A wprost się mówi o Zakierzonii, tak zwanym zakierzońskim kraju, że to jest kilkanaście powiatów, które my im zabraliśmy. Co i kiedy my im zabraliśmy? Nie. Jeśli będzie takie przyznanie z ich strony, jeśli będzie potępienie sprawców, jeśli nie będzie kultu tych osób, wyobraźmy sobie na jakimś terytorium obok, na przykład na naszej zachodniej granicy po stronie niemieckiej, wiszą portrety Geringa, Himmlera, Hitlera, ulice, place, pomniki i mówilibyśmy, no tak, no ale nie mają taką tradycję, innej nie mają, to musimy się z tym pogodzić. Byłby to absurd? Tak. Zgodzilibyśmy się z tym? Nie. A w drugą stronę się zgadzamy?
A no właśnie. To jest coś, co powinno być warte zastanowienia. I mówiąc o niepodległości Polski, znowu się odwołam, chyba po raz ostatni, do profesora Konecznego. Idea niepodległości stopniowo zwyrodniała. Największymi bodaj wrogami jej stali się dziś ci, co najgłośniej o niej mówią, bo kto powiada, że chce niepodległej Polski, ale zastrzega się, że musi ona być koniecznie Rzeczpospolitą socjalistyczną, ten sobie drwi z idei niepodległości. Takich, co wolą obce panowanie niż silny rząd własny, jest w Polsce o wiele więcej, niż się może zdawać. Nie jeden z tych, co szczerze przeklinają pamięć Targowicy, jest sam w istocie przekonań swoich, w połowie przynajmniej targowiczaninem. Musimy sobie to przyswoić. Musimy zrozumieć, do czego ten obłęd prowadzi. Polska obecna jest w znacznym stopniu socjalistyczna. Tradycje historyczne pokazywane praktycznie jednostronnie. Socjaliści w Polsce, bo tam trudno mówić socjaliści polscy, ale socjaliści w Polsce są tą wiodącą grupą, warstwą społeczną naszych bohaterów. Inni są do odrzucenia, inni są do zanegowania. I zawsze coś tam się znajdzie. Jakieś tam źdźbełko wokół, a belki wokół socjalistów nie dostrzegamy. Dlaczego? Bo nam się nie pokazuje. Dlaczego się nam nie pokazuje? Bo jesteśmy podatni, łatwi na manipulację. Bo przestajemy sami myśleć o tym, co powinno być naszą własnością. Nasz umysł, nasza wiedza. I zaczynając od tego, że sami potrafimy do czegoś dojść, mamy później kryteria oceny, możemy to wszystko nakładać na rzeczywistość naokoło. I potrafimy się przed tym bronić, ale tylko i wyłącznie wtedy. Która z dziedzin najbardziej newralgicznych po roku 89 nie została w ogóle w Polsce zanegowana i odtworzona od podstaw? Praworządność. Polska Rzeczpospolita Ludowa, a przedtem Rzeczpospolita Polska, czyli komunistyczna Polska po 1944 roku, bo pod taką nazwą działała, była państwem totalitarnym. Była państwem zniewolonym, państwem na usługach wschodniego sąsiada. I była w okowach także ideologii. To nie było tak, że ludzie byli wolni. Ktoś chciał być wolny, to właściwie nie mógł się nigdzie realizować. Wtedy tak, we własnym wnętrzu, w zaciszu domowym, ale na zewnątrz już nie. Oni nad nami panowali. I rok 89, który wydawało się, no teraz to będzie, teraz będzie normalna Polska. Wielu ludzi w to uwierzyło, zaprzestało robienia czegokolwiek, osiedli na laurach, jak to się ładnie mówi, i się nagle okazało, że znaleźli się w tej samej rzeczywistości, jaka była przedtem, tylko pod inną nazwą. Mamy ciągłość formalno-prawną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z obecną Polską. Dlatego nic nie można zrobić, bo to wszystko jest legalne. Leszek Miller, zamiast zostać zdekomunizowany, jest przedstawicielem Polski w eurokołchozie. I po kolei wszyscy z nich, Cimoszewicz, syn wojskowego ubeka, Rosati, sekretarz partii w komitecie, Belka. I tak po kolei, jak zaczynamy wyliczać, jak sprawdzamy, to są wszystko obcy dla nas ludzie. Obcy politycznie, obcy z mentalności i oni z nas kpią, bo przedtem to oni byli na usługach Moskwy, a teraz są euroeuropejczykami. Oni służą Brukseli. Ale jak się coś odmieni, wahadło pójdzie w drugą stronę, nie daj Boże, to oni z dnia na dzień okażą się, no toż my zawsze byli towarzysze. My zawsze byliśmy po właściwej stronie. A my zawsze będziemy odtrąceni. Mówiąc o systemie prawnym, to z czym się obecna władza nie może uporać, nic na to nie wskazuje, że potrafi się z tym uporać. Nie wiem, trudno jest do wytłumaczenia, czy naprawdę do końca chcą, czy to jest tylko gra pozorów. Można to oceniać różnie, ale prawie 100 lat temu Roman Dmowski napisał fantastyczny esej polityczny, odwrócił system pojęć. Napisał esej pod tytułem Gdybym był wrogiem Polski. Czy stawiając się po drugiej stronie, po stronie wrogów Polski, pokazuje, co wrogowie Polski z nami robią i dlaczego są tak skuteczni. On napisał tak. Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną, zastanowić się od czasu do czasu, co bym zrobił, gdybym był wrogiem Polski, gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie.
Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków, nie żałowałbym żadnych ofiar na to, żeby nie dopuścić do zapanowania w kraju zdrowego rozsądku. Żeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia jej państwa. I teraz zdanie, które po prostu przeraża. Utrzymywałbym w Polsce legion ludzi, których zajęcie byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. A co mamy na co dzień? Proszę włączyć telewizor, przelecieć po różnych kanałach. Proszę wziąć do ręki jakąkolwiek gazetę, nie daj Boże tą niewymowną, o brzydkiej nazwie. I tak po kolei serwisy internetowe. Z tym mamy właśnie do czynienia. Legion ludzi, którzy są utrzymywani w Polsce na koszt sił ustanowionych, sił ponad i międzynarodowych, które szerzą właśnie ten całkowity zamęt. Ilekroć bym zauważył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę naprawy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym robił wszystko, żeby odwrócić ich uwagę w inną stronę, wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła. I to właśnie się z nami w tej chwili dzieje. Dziś głównym zadaniem jest zmienić zły ustrój polityczny państwa. Ten ustrój trzeba przede wszystkim zmienić, rzucić wszystko i tym się zająć. A mamy grę pozorów. Na czym ona polega? Hasłowo. Wielokrotnie mieliśmy deklarację, że będzie w Polsce jakaś dekomunizacja. Chociażby ułomna, ale dekomunizacja. Żeby za zbrodnie zostało tym ludziom zapłacone. My ich nie musimy mordować, nie musimy ich topić w dołach klasztyk, jak oni robili z naszymi bohaterami. Ale całkowite odsunięcie od jakichkolwiek stanowisk państwowych, odebrać im prawa wyborcze do parlamentu, do samorządów, to byłoby coś. Byłeś 30 lat w partii, wystarczy. Teraz sobie gdzieś tam pokutuj na marginesie, na poboczu, ale nie masz prawa powiedzieć, że ja się już dzisiaj zmieniłem, ja teraz jestem inny i dalej będę wami rządzić. Tego my nie tylko nie chcemy, ale do tego dopuścić w żaden sposób nie powinniśmy i nie możemy. Ale dopuszczamy. Komuniści są wśród nas. Jak można było zrobić coś takiego, żeby dwie kadencje, pełne kadencje prezydentury objął towarzysz Aleksander Kwaśniewski? I jeszcze z nas kpił. Mówi, ja w życiu komunisty nie widziałem. A przecież się golił. Miał lustro, patrzył i nie widział. Wiedział. A ludzie to, o wie pan, bo tak się pan ich czepia, no ale co pan właściwie od nich chce? Co oni panu zrobili? Nieważne, czy mnie osobiście zrobili, czy mojej rodzinie, czy innym ludziom, to co zrobili Polsce, powinno ich całkowicie z Polski wykluczyć. Mogą żyć na marginesie. Może być tak, jak Niemcy zrobili z generałami, pułkownikami Stasi. Pracowali w nocy na parkingach, bo w dzień się bali pokazać mordy obywatelom, którzy przechodzili obok. Siedzieli po ciemku. Dlaczego my taką drogą nie poszliśmy? Dlaczego tego nie mogliśmy zrobić? Powinniśmy. A skoro nie zrobiliśmy, to mamy to, co mamy. I system prawny polega na tym, że jest praworządność i są sędziowie, są prokuratorzy, jak to się mówi, poza wszelkim podejrzeniem. Ludzie wysokiej etyki. To jest to, co profesor Adam Strzembosz powiedział po roku 89. Został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, gdy jego koledzy prawnicy, wybitne osoby, autorytety, przychodziły i mówiły, Adam, wiesz, ale trzeba w sądzie zrobić dekomunizację. To nie może być tak, że stalinowcy, oprawcy, ci, którzy skazywali na długoletnie wyroki albo nawet na kary śmierci, które były wykonywane, żeby byli pośród nas. Przez Sądzie Najwyższym do dzisiaj, już jako emeryt na szczęście, bo już jest wiekowy, ale jest sędzia, który wydawał kary śmierci, te kary śmierci były wykonywane. I to jest ich kolega, tych współczesnych sędziów. Jest to normalne? Jest to uczciwe? Oczywiście, że nie. I wtedy profesor Strzembosz opowiedział tak. No, zawód prawnika to jest zawód tak wysokiej etyki, że oni sami odejdą z zawodu. Jego wyrzucili, a oni zostali i wychowują swoich następców. A jaki to był system prawny po 1944 roku? Przede wszystkim cała wykładnia prawna, cały nowy opis nowego ustroju
polegał na tym, że rolą prokuratora, rolą sędziego i rolą adwokata jest wspólna praca nad skazaniem osoby oskarżonej. Czyli adwokat pomaga prokuratorowi, prokurator już oskarża, a sędzia skazuje. Mafia, mało powiedziane, mafię można w jakiś sposób wykluczyć, ale to w nas wrosło, to było. I ci ludzie wychowali swoich następców. Jak wychowali? Nie mieli żadnego tytułu, żeby nawet w ustroju komunistycznym zostać sędziami. Mam przed sobą pismo ministra sprawiedliwości z 1948 roku, czyli u zarania Polski Ludowej, do jednego z obywateli. Jest ustalenie następujące. Zwalniam obywatela od wymagań ukończenia studiów wyższych prawniczych z przepisanymi w Polsce egzaminami, z odbycia aplikacji sądowej, złożenia egzaminu sędziowskiego i na mocy artykułu tam prawa ustroju sądów powszechnych mianuję obywatela sędzią. Czyli sędzią mógł zostać każdy. Niepiśmienny prymityw z ułomną umysłowością mógł być sędzią. I byli tacy. Znam przypadek, kiedy człowiek, który się ukrywał w 1963 roku, został rozpoznany, zidentyfikowany. Przepis, z którego mógł być skazany, zawierał najwyższą karę 15 lat więzienia. Ale to obejmowała już amnestia. Więc on chciał być nadgorliwy, skazał tego człowieka na 15 lat i 3 miesiące. Dostał ustną naganę za przekroczenie uprawnień, ale jednocześnie pochwałę z pisaniem do akt partyjnych za nadzwyczajną gorliwość w ściganiu wrogów ludu. Z taką rzeczywistością mieliśmy, mamy i będziemy mieli do czynienia. To są ci sędziowie, którzy wychodzą na ulicę, którzy mieli być apolityczni, a są skrajnie polityczni. Sędzia, który zlicytował człowieka, który odebrał mu wszystko, przyznał się do tego, że popełnił błąd, jeśli to w ogóle był błąd, i bierze go w obronę Europa. On wróci do zawodu. Oni mają swoich wyznawców. A jakie było ich podejście? Jak ludzi skazywali? Ja już nie mówię o tych strasznych sprawach karnych, gdzie były kary śmierci, gdzie ludzi przy tym śledztwach torturowali, ale całkiem przyziemnych, drobnych sprawach. Obywatel, który został skazany za wykrzykiwanie haseł antypaństwowych. Gdzieś w knajpie wypił wódkę, powiedział, że ma dosyć komuny, Stalina. Zostaje skazany na karę więzienia. Na szczęście nie na karę śmierci. Jakie jest uzasadnienie wyroku? On twierdzi, że kocha Polskę, ale nie taką, jaka jest obecnie. I za to jest skazany. Czyli jaką miał kochać? Taką, jaka była obecnie. Grzech zaniechania, grzech braku dekomunizacji mści się na nas w sposób okrutny. A przecież były projekty, były uchwały. Można było to zrobić. Były większości sejmowe, przez które to można było przeprowadzić. Ale ci, którzy byli za to odpowiedzialni, pozorowali działalność, ale tego nie zrobili. Projekt uchwały Sejmu z 2002 roku. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje, że czyny popełnione na Polakach w latach 1944-1956 polegające na dokonywaniu morderstw, poważnych uszkodzeń ciała oraz rozstroju zdrowia psychicznego z powodu przynależności do narodu polskiego i wyznawania wiary katolickiej i tak dalej, po kolei, podlegają pod kategorię zbrodni ludobójstwa w rozumieniu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku. Sejm zobowiązuje prokuratora generalnego do zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o ściganie winnych popełnionych w Polsce zbrodni ludobójstwa. Zwrócili się? Nie. Kto był wtedy prokuratorem generalnym? Towarzysz Włodzimierz Cimoszewicz. I pętla się zacisnęła. Zacisnęła się na nas. Niby chcemy, niby wiemy, co się powinno zrobić, ale tak naprawdę nic takiego nie robimy. Martyrologia Kościoła w czasie wojny, II wojny światowej i w tych pierwszych latach powojennych. Ich symbolem tu, na tej ziemi, jest między innymi ksiądz biskup Stanisław Kostka-Łukomski. Ale trzeba sobie zdawać sprawę ze skali zbrodni popełnionych na Kościele. Na Kościele, czyli na nas, bo my jesteśmy jego częścią. W
czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali 1811 duchownych diecezjalnych i zakonnych, a w obozach koncentracyjnych zginęło, też zostało zabitych około 3000 prezbiterów. To jest ogrom, skala zbrodni. Dzisiaj Niemcy nie tylko o reparacjach nie chcą mówić, oni w ogóle o zbrodniach nie chcą mówić. Dlaczego? Bo u nich nie było za to odpowiedzialności. Ściga się zbrodnie do dziś. Stuletnich jakichś dziadków nazistów na noszach przynoszą przed sąd. Dlaczego? Bo mordowali albo mieli współudział w mordowaniu Żydów. Ile odbyło się spraw o ludobójstwo na Polakach w Niemczech? W Niemczech demokratycznych, zdenazyfikowanych. Wiecie państwo ile? Zero. Czyli co? Polak to jest podludź w dalszym ciągu. To są podludzie, czyli za nich wskazywać nie wolno. I Niemcy znaleźli taki talmudyczny wybieg prawny, jak się można od strony prawnej oczyścić. Wymyślili przepis w kodeksie dotyczącym ruchu drogowego. Jeśli sprawca spowoduje wypadek, zabije kogoś, a tej osoby przedtem nie znał, nic o niej nie wiedział, to nie można mu przypisać intencji, że tę właśnie osobę on chciał zabić. To w kodeksie drogowym przeszło. I następnie zostało bardzo szybko przeinaczone, wykorzystane w sprawach o ściganie zbrodni ludobójstwa niemieckich. Jeśli sprawca nie znał swojej ofiary, nic o niej nie wiedział, ale ją zabił, to jest traktowany tak jak ten, który spowodował nieszczęśliwy wypadek. Łagodny. Czyli nie mógł być skazany na najwyższy wymiar kary. Te kary były niewielkie, symboliczne i olbrzymia większość z nich nawet tych kar nie odbyła, nie odsiedziała. Czyli Niemcy się oczyścili, są państwem europejskim, demokratycznym i nas uczą o praworządności. Co my o tym wiemy? Czy w ogóle wiemy? Czy się tym interesujemy? Czy wywieramy odpowiedni nacisk na organa państwa polskiego, żeby nasze stanowisko było wyraźne, jednoznaczne, żebyśmy bronili swoich własnych interesów. Tego nie robimy. Po wojnie cały system zbrodni przeciwko polskiemu kościołowi nadzorowała towarzyszka Julia Brystygier, zwana Krwawą Luną. Ona uważała, tak jak jej mocodawcy sowieccy, że religia jest opium dla ludu. I to jest coś, co zagraża ich władzy, ich panowaniu komunistycznemu, więc to, co jest opium dla ludu, coś, co jest szkodliwe, należy z życia publicznego, społecznego wyrugować. Mieli swoich przodków, tak jak mówiłem, w kościele. Oni niszczyli pomniki już wtedy. To nie jest ta moda, czy moda, bardzo brzydko powiedziane, ostatnich lat, że to się dzieje. To się działo od samego początku. Po 1917 roku bolszewicy przystąpili do niszczenia pomników na wielką skalę. Pomników przede wszystkim religijnych. W 1917 roku, już u zarania tej rewolucji bolszewickiej, powstawały komisje do niszczenia pomników, czyli tak zwana wola ludu decydowała. Zbierali się ludzie, przychodził komisarz w czarnej, na ogół skórzanej kurtce, mówi: no towarzysze, widzicie, rozumicie, tu taki pomnik stoi przy cerkwi. No i ten pomnik trzeba zburzyć, bo on jest zły, jest wyrazem poprzednich czasów. Ludzie się bali, ludzie milcząco to wszystko aprobowali, ale było nie tylko niszczenie, było także budowanie, bo miejsce, które jest opróżnione, można zapełnić w bardzo specyficzny sposób. I tak się na przykład stało 11 sierpnia 1918 roku. To był znak tego, co nadchodzi, znak tego, co będzie kultem, a co będzie zwalczanym. W klasztorze prawosławnym Matki Boskiej Uspieńskiej w Sijaszku nad Wołgą postawiono pomnik Judasza Iskarioty. Symbol zdrady, symbol zaprzaństwa. Całą operację nadzorował i współtworzył Lejba Bronstein, czyli Lew Trocki, prawa ręka Władimira Lenina. Takie pomniki jak pomnik Judasza to jest ewenement. Tego nigdy nie było, nie ma do tej pory i mam nadzieję, że nie będzie w żadnym normalnym, cywilizowanym, ani nawet jakimś niecywilizowanym świecie. A tam na wschodzie było. I wyznawcy takiej metody, ludzie o takiej mentalności pojawili się w Polsce. Po 1944-1945 roku objęli władzę. Mieli dobre wzory.
wzory sowieckie, co i jak należy robić. W Polsce walkę z Kościołem nadzorowała i przeprowadzała właśnie Julia Luna Brystygier. W jednym z referatów napisała tak. To są referaty wewnętrzne dla potrzeb Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W istocie cała polska inteligencja jest przeciwna systemowi komunistycznemu i nie ma szans na jej reedukację. Pozostaje więc jej zlikwidowanie. Ponieważ jednak nie można zrobić błędu, jaki uczyniono w Rosji po rewolucji w 17 roku, eksterminując inteligencję i w ten sposób opóźniając rozwój gospodarczy kraju, należy wytworzyć taki system nacisków i terroru, aby przedstawiciele inteligencji nie ważyli się być czynni politycznie. Komuniści poszli dalej. Sporą część tej inteligencji przyciągnęli na swoją stronę. Obietnicami, świecidełkami, apanażami, przydział mieszkania, wycieczki zagraniczne. Dla nich nie było granic. Oni jeździli. Jarosław Iwaszkiewicz, znakomity przecież pisarz, człowiek na bardzo wysokim poziomie umysłowym, jeździł na międzynarodowe konferencje. Na wakacje jeździł do Włoch, wypoczywać w słoneczku Italii. Tu ludzie umierali z głodu, byli bici, torturowani, zabijani, a on nie. On przeszedł na drugą stronę. Znany, bardzo ceniony poeta Jan Brzechwa. Wierszyki dla dzieci, urocze, wspaniałe. Uczyły się całe roczniki dzieci polskich, uczą się teraz i będą się uczyły w przyszłości. Ale co on wypisywał? Komu on służył? To on wypisywał rzeczy, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych to byli pedofile. On tego nie musiał robić. Mógł najwyżej mieć mniej zaszczytów. On to chciał. I dzisiaj takich ludzi mamy cenić. Mamy doceniać, mamy ich trzymać na piedestale, a o innych zapomnieć. Co wypisywała Wisława Szymborska? Co wypisywał Julian Tuwim? I cała czereda tych pseudointeligentów w służbie zła, w służbie sowieckiej. O nich się mówi tylko dobrze. Wszystko, co złe, no nie wolno im tego wypominać, bo przecież ona była wielką poetką. Jaką wielką? A wierszyki na cześć Stalina jakie pisała? Wielkie czy małe? Czy przyziemne? No właśnie. Do tego to wszystko się sprowadza. I Luna Brystygier nakazała przystąpić do wszechstronnego, systematycznego rozpracowania instytucji Kościoła w terenie. Główne obiekty, kuria biskupia, dziekanaty, rada dekanacka, instytucje najściślejsze oparte o diecezję, takie jak Caritas. Należy zerwać z zakorzenionym poglądem, że klasztoru nie da się rozpracować. Nie należy kapitulować przed trudnościami. Kierunek dojścia do klasztoru, żebracy, dostawcy klasztorni i tak dalej. Każdą szczeliną wszędzie można się wcisnąć i prowadzić robotę rozkładową. I to robili. Rozkładali polski kościół, a my za to wszystko w tej chwili płacimy. Bo płacimy ocenami, że to kościół jest zły, a nie komuniści są źli. Komuniści są dobrzy, są uroczy. No, kto tak pięknie tańczył disco polo jak Aleksander Kwaśniewski? Wałęsa? No taki niezgrabny, nie pasował, a Kwaśniewski tak. Po 1944 roku na terytorium obecnej Rzeczpospolitej, wtedy Polski Ludowej, tylko do śmierci Stalina, czyli do marca 1953 roku, komuniści zamordowali 351 kapłanów i sióstr katolickich. Już po wojnie, po tych potwornych stratach wcześniejszych, komuniści dożynali polski kościół. Do tego represje. 9 biskupów aresztowanych, wstrzymanych w więzieniach, w tym prymas. Kapłani zsyłani, więzieni, wyganiani z parafii. 2529. Łącznie to jest prawie 3000 ofiar tamtego systemu. Kto o tym wie? Jak często na spotkaniach czy po kościołach bywam, rozmawiam z młodymi kapłanami, pytał się o to wszystko, no to tak, to że Niemcy robili kościołowi krzywdę, że mordowali kapłanów, to jeszcze wiedzą. Oczywiście ogólnikowo, bo konkretnie nie są w stanie nic więcej powiedzieć. Ale po wojnie nie. Ja mówię, dlaczego ksiądz tego nie wie? Bo na seminarium tego nie uczono. To nie jest argument. Mnie też w szkole nie uczono o Katyniu, ale ja idąc do szkoły, ja wiedziałem o Katyniu. Można to było zrobić? Nie tylko można, ale było trzeba. Jeśli to wszystko zostawimy, o tym wszystkim zapomnimy, zapomnimy o naszych bohaterach, to
zgadzamy się milcząco, albo gorzej niż milcząco, na zło, jeśli towarzysz Włodzimierz Czarzasty, obecny przywódca komunistów w polskim parlamencie. Oni się nazywają inaczej, zmieniają sobie te nakrycia, szaty, robią mimikrę, a to się zwiążą koniec końcem z Biedroniem, nazwą się Lewica, coś tam jeszcze i oni już z komunizmem nie mają nic wspólnego. A z czym? A skąd im nogi wyrastają, jak nie stamtąd? On 1 marca 2018 roku potrafił powiedzieć o żołnierzach wyklętych, czyli naszych bohaterach, że byli to gwałciciele, mordercy, złodzieje i świnie. I on dalej jest w parlamencie. Co więcej, on ma funkcje parlamentarne. Wybierany jest przez większość sejmową do władz Sejmu, wicemarszałek Sejmu. Tak powinno być, czyli co, komitywa? My, niepodległościowcy, socjaliści, zawsze niezłomni, z komuną zawsze niezłomną, idziemy ręka w rękę. A ktoś, kto się temu przeciwstawia, to jest mowa nienawiści. I być może takich jak ja i za to właśnie będą ścigać. Jak się na to zgodzimy, to tak będzie. Ale mam nadzieję, że się nie zgodzimy. Komuniści mordowali ludzi po wojnie niejednorazowo, symbolicznie wielokrotnie. Zabić człowieka raz, to jest dla nich niewielka przyjemność, ale skazać go na kilka, kilkanaście kar śmierci, to już było coś. I takie przypadki mamy. Stanisław Kowalczyk, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Północne Mazowsze, 14 kar śmierci. Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, 18 kar śmierci. Tak jakby jedna to było za mało. Zbigniew Pielach, Kmicic z Lubelszczyzny, Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, 31 kar śmierci. Ale starszy sierżant Wiktor Stryjewski, Czacko, Północne Zachodnie Mazowsze, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, 38 kar śmierci. Mało im było jednej. Trzeba go było skazać na tyle. I później sprawa o stwierdzenie nieważności wyroku ciągnęła się 20 lat. Dlaczego? Bo sędziowie talmudycznie podchodzili. No tu miał taki zarzut, tu jeszcze taki, tu taki. To trzeba to wszystko tak rozplątać i tak po niteczce każdą sprawę analizować oddzielnie. Analizować, ale nie rozstrzygać. Długo to trwało i tylko upór niewielu osób spowodował, że udało się to doprowadzić do końca. A przecież tak być nie powinno. I dlaczego my, że to byli nasi bohaterowie? Bo potrafili się zachować nawet w godzinie próby, w tej godzinie ostatecznej, tak jak trzeba. Jan Kmiołek, Mazurek, 29 kar śmierci, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Zeznając przed sądem, on mówi tak, na pytanie, ilu was było w bandzie? On mówi, było nas dwóch. No tak, to był ten drugi. Było nas dwóch, ja i mój karabin maszynowy. Jego nie tylko, że skazali, ale obwozili go dzień po dniu po różnych wsiach i odbywali tę inscenizację ponownego procesu, żeby go jeszcze bardziej upodlić, żeby ludzi jeszcze bardziej zastraszyć. Co się stało z sędziami? Co się stało z prokuratorami? Z oficerami śledczymi? Poniósł któryś z nich konsekwencje? Czy zostali napiętnowani? Czy możemy ich zobaczyć w gablotach, tam w takimś eksponowanym miejscu? Oto są głowy zdrajców i dać ich życiorysy, poprzednie nazwiska, żeby to wszystko było widoczne. To powinno być, ale tego nie ma. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce w 1946 roku, nie mogąc sobie poradzić z bandami reakcyjnymi w terenie, jak to się wtedy nazywało, napisał pismo do władz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Amerykanie zrobili błąd, rzucając bombę atomową na Hiroshimę, bo powinni u nas na Ostrołękę, bo tu są bandyci. Oni byli w stanie sprzedać Polskę, zniszczyć Polskę, żeby tylko zniszczyć swoich przeciwników. Bez konsekwencji. A skoro bez konsekwencji, to jest przykład na przyszłość. Możemy tak naprawdę zrobić wszystko, odczekać jakiś czas, i później my będziemy bohaterami, a ci, których my zamordujemy, pójdą w zapomnienie. Ale pójdą pod warunkiem, że my się na to zgodzimy, że my do tego dopuścimy. Jest jeszcze jedna sfera życia publicznego, o której trzeba powiedzieć. To jest język.
proszę zobaczyć, co się dzieje. W tak zwanej przestrzeni publicznej weszły w popularny obieg w internecie, na ulicach, wszędzie, gdzie się tylko da, bluzgi, ordynarne bluzgi. Nauczycielki w Warszawie wyprowadzały dzieci szkolne, 13-15-letnie dziewczynki, pod kościołami były postoły i one wykrzykiwały te swoje hasła. Dlaczego? Bo w domu się nie odezwie. Jak w domu zabluźni, ojciec da w łeb i wróci wszystko do normy. Ale jak pani od polskiego, pani wychowawczyni, czy pani od historii sama je prowadzi na ulicę i pod kościołem zaczyna pierwsza, a one się do tego przyłączają, to jest frajda, to jest zabawa. Możemy robić to, co było zakazane. I dzisiaj to jest norma. Jadę metrem, czy tramwajem, czy autobusem w Warszawie i wyrostki, które sięgają dotąd, co drugie słowo na K. Jak mu zwracam uwagę, jak ty mówisz? On się pyta, a co źle powiedziałem? Coś przekręciłem? No nawet nie wie, że on się posługuje nie tym, co powinien. To już tych ludzi wlazło. Skąd się to bierze? Przede wszystkim z nieprzestrzegania prawa. Jest ustawa o języku polskim. Ustawa z 7 października 1999 roku. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej, zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury, zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania, uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji, uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko przez ochronę języka polskiego. Uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczpospolitej Polskiej i powinności jej obywateli, uchwala niniejszą ustawę. I przepisy ogólne mówią o ochronie języka polskiego, która ma polegać w szczególności na dbaniu o poprawne używanie języka i doskonalenie sprawności językowej jego użytkowników, o przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji, o szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. Ramy prawne są, a wykonanie, a ściganie, jeśli żona prezydenta Wrocławia na publicznym wiecu, gdzie były dzieci szkolne, małe dzieci, bluzgała jak najgorszy menel spod budki z piwem, trafiła rzeczywiście pod sąd, została oskarżona. Co zrobił sąd? Sąd uznał, no rzeczywiście, ona bluzgała na ulicy, przy dzieciach, ale biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest w kraju, to było uzasadnione. Czyli można się za przeproszeniem wypróżnić. Ten lewicowy, socjalistyczny, komunistyczny sposób można. Oni mogą, ale teraz będzie wahadło. Jeśli to my na nich zaczniemy tak mówić, to nas będą ścigać, bo to będzie mowa nienawiści. A dlaczego tak będzie? Znowu przez nas grzech zaniechania, że my do tego dopuszczamy. Pozwalamy im na wszystko, oni nam nie będą pozwalali praktycznie już na nic i my się z tym powoli, ale zaczniemy godzić. A później są tego konsekwencje. Później się okaże, że między starszym, średnim pokoleniem, a tymi najmłodszymi nie ma żadnej więzi. Ich to nie obchodzi. Patriotyzm jest stanowisko Gazety Wyborczej. Co to jest patriotyzm? Gazeta Wyborcza Adama Michnika napisała kilka lat temu. Patriotyzm jest jak rasizm. Czyli to jest mordowanie ludzi inaczej myślących. To jest patriotyzm. Trzeba być kosmopolitą. To jest coś. Wyrzec się całego dziedzictwa tysiącletniego. To jest coś. Z tego będzie duma, z reszty nie. I stojąc tu przy zdjęciu wybitnego polskiego kapłana, księdza biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego, kapelana także organizacji narodowych wojennych, powojennych, który miał olbrzymie zasługi w obronie polskości już przed wybuchem wojny. Bo pamiętajmy o tym, że to był człowiek o zdecydowanych poglądach. Wywodził się z Wielkopolski. Był członkiem Ligi Narodowej, czyli tajnej organizacji konspiracyjnej dążącej do tego, żeby Polskę odbudować. Miał olbrzymi podkład moralny, polityczny pod działalność, którą później prowadził w Łomży, gdy znalazł się tu jako biskup. Przedtem uczestnik powstania wielkopolskiego. I gdy na terenie diecezji łomżyńskiej
Były na przykład organizowane uroczystości Bożego Ciała, to ówczesna władza sanacyjna robiła w tym samym dniu wydarzenie szczególne – Dzień Sportu. Spędzani byli urzędnicy, policjanci, nauczyciele, dzieci szkolne, które równolegle do procesji musiały odbywać te obrzędy sportowe, żeby jak najbardziej uniemożliwić obchody religijne. To było już przedtem. Później przychodzi druga wojna. Biskup prześladowany przez Niemców. Przychodzi tak zwane wyzwolenie. Przychodzi komuna. Biskup prześladowany przez komunę. I gdy były w dokumentach, są ślady tego ubeckich, były takie próby, no nie możemy sobie z nim poradzić. Trzeba go zlikwidować. Jeden z towarzyszy mówi, no nie możemy na to pójść, bo jak my to zrobimy i to wyjdzie na jaw, to tu wybuchnie lokalne powstanie przeciwko nam. Trzeba to załatwić inaczej. I załatwili. Sprokurowali wypadek samochodowy. On się jeszcze przez jakiś czas męczył. Były szanse, lekarze nawet dawali takie nadzieje, że może on z tego wyjdzie. Nie, nie przeżył. Zmarł 28 października. Wkrótce będzie 74. rocznica 1948 roku. Wybitny polski kapłan. Ludzie tego typu, tej miary, to są nasze pomniki. Pomniki nie te, które stoją gdzieś na cokołach, wokół których się przechodzi obojętnie. To są pomniki moralne, pomniki polityczne. Ludzie, którzy są pisani przez duże L. Człowiek przez duże C. Ludzie wzory. I musimy o nich pamiętać. Musimy pamiętać o tym, że tego nie będzie w szkole. Nic na to nie wskazuje, nawet w obecnym. Ale mogą być obecni w domu. Mogą być obecni w rodzinie. Jak małe dziecko tym nasiąknie, później dorośnie, będzie starsze, to tymi wartościami będzie przesycony. Jak tego w domu nie usłyszy, w szkole tego nie będzie, to w wieku lat 20, 25, 30 w ogóle nie będzie na to reagować. To nie będzie ich tradycja, ich przeszłość, ich historia. Czyli to, co nasze, przestanie być nasze. Zgadzamy się na to, albo się weźmiemy. Za co? Za samoorganizację. Nikt za nas takich spraw nie załatwi. Samoorganizacja polega na tym, że wyszukujemy ludzi podobnie myślących, tworzymy jakieś małe komórki społeczne, dyskutujemy, rozmawiamy, dzielimy się literaturą. To nie jest tak, że musimy prowadzić działalność na wielką skalę, ale przynajmniej na taką. I jednocześnie określona postawa. Mamy kogoś w kręgu znajomych, nie daj Boże rodziny, czyta tygodnik, nie, gada Urbana i wtedy mówimy, słuchaj, jak ty to będziesz mieć w domu, a my do ciebie przychodzimy, to my nie będziemy do ciebie przychodzić. Dlaczego? Bo ty masz w domu zło. Ty nasiąkasz złem. Ale to jest fajna gazeta. Musisz dokonać wyboru. Albo my, albo Urban i jego środowisko. Jeśli to będzie nieskuteczne, ostracyzm. Od takich ludzi się musimy oddzielić. Czytasz gazetę wyborczą, posługujesz się jej argumentami. Won, ręki ci nie podamy. Co z tego, że jesteś członkiem rodziny? Ty musisz być taki, jaki być powinieneś. Jacy byli twoi przodkowie. Jeśli wybierasz coś takiego, to stajesz po tamtej stronie, stajesz przeciwko nam. Ostracyzm, ponieważ nas jest wielokrotnie więcej, tylko my tego nie widzimy, stanowimy siłę ukrytą i możemy pewne rzeczy wywalczyć. I przy ostracyzmie pokażemy im, co tak naprawdę możemy. Czego druga strona się boi? Pieniędzy. To znaczy czego? Że nie będzie pieniędzy. Jeśli jest teatr niejakiej Jandy, która zawsze gra siebie i która mówi, że Polacy to jej robią na głowę, to nie chodźmy do takich teatrów, nie chodźmy na takie sztuki. Ona bez przerwy doi kasę państwową, czyli naszą, bo ona się musi utrzymać na odpowiednim poziomie. I wicepremier Gliński sypie pieniędzmi, nie swoimi, nie ma do tego prawa, a przynajmniej formalnie jakieś tam ma, ale moralnego prawa do tego nie ma, żeby tych ludzi utrzymywać. A gdyby tak ona chciała sobie te sztuki wystawiać, to przecież wolność jest. Może wystawiać, ale pod jednym warunkiem. Niech sobie wynajmie salę teatralną, niech opłaci z pieniędzy własnych aktorów, niech wprowadzi bilety po 500 zł, jak chce dużo zarobić. Jak ludzie przyjdą, będą płacić, to proszę bardzo, tak jest w Ameryce. Chcesz mieć teatr? Możesz mieć, ale od państwa nie dostaniesz grosza. A oni wszyscy żerują na nas jak takie przywry, wysysają z nas wszystko to, co żywotne i jeszcze z nas się śmieją. Dlaczego? Bo my na to pozwalamy. Jeśli wychodzą książki, które nie powinny być w polskich domach, to pierwsza rzecz to jest ostracyzm. Nie kupujemy, namawiamy do tego znajomych. Słuchaj,
Nie kupuj tej książki. Dlaczego? Bo w tej książce jest to i to. A to ci w tym przeszkadza. I wtedy trzeba wytłumaczyć cierpliwie. Jak to jest nieskuteczne, to od takich ludzi się oddzielić. Jak tam nie będzie dopływu gotówki, to oni będą przerażeni, że nie będą mogli na nas pasożytować, żerować. Bo to są pasożyty. Oni żerują z tego, co my wypracowujemy, z naszych środków, po to, żeby godnie żyć. Jeśli premier Gliński sypał pieniądze osobom, które jawnie wyrażały pogardę wobec organów państwa i określonych osób i oni jechali za te pieniądze na Malediwy, robili sobie zdjęcia, selfie, przysyłali, o, jak to nam się dobrze żyje. A tu ludzie biedni musieli jakoś tam wiązać koniec z końcem, ledwo, ledwo. Bo nawet na takie dopłaty kilkaset złotych miesięcznie liczyć nie mogli. Bo na przykład artysta, który występuje i z bluzgami na scenie, on musi dostać milion i tyle dostawał. Dlaczego? Bo takie były jego dochody. Tak on przez pół roku nie będzie miał dochodów, to z głodu umrze? Nie. A nawet gdyby miał z głodu umrzeć, gdyby wszystkie środki zmarnotrawił, to jest jego wolna wola. On te pieniądze zmarnotrawił. Jeśli Maryla Rodowicz mówi, że nie ma co jeść, to co ona przez całe życie robiła z pieniędzmi? Wyciskała z ludzi te łzy, na tych łzawych koncertach, ale państwo musi jej dawać, bo ona alimentów ma kilkanaście czy dwadzieścia parę tysięcy, dochody z każdego koncertu, ledwo już chodzi podpierana na tych różnych stelażach metalowych, żeby się nie przewróciła i ona występuje dla naszego dobra. A naszym dobrem powinno być to, że nie powinniśmy dać się doić, nie powinniśmy dać się ogłupiać, nie powinniśmy pozwalać tym ludziom na wszystko. Jeśli chcemy być u siebie, to nie ma innego wyjścia. Trzeba zacząć być u siebie. Szukać ludzi podobnie myślących, organizować się, uczyć ten, który jest bardziej przytomny, więcej wie, uczyć tych, którzy wiedzą mniej. Tak wyglądało to pod zaborami. Polska przetrwała, państwa nie było, ale Polacy byli. Dzisiaj państwo mamy, a gdzie są Polacy? Dla młodego pokolenia bycie Polakiem jest wstydem. Do tego doprowadziliśmy. Nie oni, oni tak, ale my, że na to pozwoliliśmy. Dziękuję bardzo. Jak zakłamywano historię powstania warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Czy każde wydarzenie, gdzie w grę wchodzi broń, są dwie strony, które do siebie strzelają, czy każda tego typu akcja, że jest strona napastnicza, jest strona, która się broni, dochodzi do wymiany strzałów, jest od razu powstaniem? Oczywiście nigdy tak nie było i być nie powinno, ale to się zmienia. Zmienia się w ten sposób, że można wyzyskać w propagandzie niewiedzę i całkowitą obojętność wobec wiedzy.